Na rysunku przedstawiony jest fragment wykresu funkcji liniowej f, przy czym f od 0 to jest minus 2 i f od 1 to jest 0. Wykres funkcji g jest symetryczny do wykresu funkcji f względem początku układów współrzędnych, czyli względem punktu 0, 0. Funkcja g jest określona wzorem. No to zróbmy symetryczną funkcję względem środka układów współrzędnych, czyli możemy punkt ten, czyli punkt o współrzędnych 1, 0, odbić na drugą stronę środka układu współrzędnych, czyli będziemy mieli minus 1, 0. To samo robimy z punktem 0, minus 2. Odbijamy na drugą stronę środka układu współrzędnych i mamy 0, 2. Czyli odbijaliśmy względem tego miejsca. Teraz ta nowa funkcja będzie wyglądała mniej więcej w ten sposób. Zobaczmy, ona będzie równoległa do naszej funkcji f od x. F. No i teraz jak znaleźć tą funkcję g? Piszemy sobie na początku postać kierunkową funkcji liniowej, czyli ax plus b. No i bierzemy, podstawiamy te dwa punkty. Najpierw podstawię, niech tutaj będzie jakiś punkt a, a potem podstawię sobie punkt b. Jak podstawimy punkt a, za x 0, za y 2, to będziemy mieli 2. To się równa a razy 0 plus b. I później za x minus 1, za y 0. Czyli 0 to jest a razy minus 1, czyli minus a plus b. Klamra, podkreślam. No i zobaczę, co wyjdzie. Zaraz odejmiemy, tylko najpierw popatrzmy, zapiszmy to w bardziej przyjaznej postaci. 2 to się równa a razy 0, to jest 0, czyli zostanie tutaj b. I pod spodem mamy 0, to jest minus a plus b. Klamra. I teraz zobaczmy, my już tutaj widzimy, że b jest dwójką. To my tę dwójkę możemy od razu podstawić w to miejsce. I będziemy mieli 0, to jest minus a plus, za b wstawiamy 2. Minus a na lewą stronę, czyli będzie a, to się równa 2. Jak przerzucaliśmy minus a na drugą stronę, zmieniliśmy znak na przeciwny. W takim razie mamy a równe 2 i b równe 2. No to równanie naszej prostej to będzie y równa się, za a wstawiam dwójkę, czyli 2x plus 2. 2x plus 2 to jest odpowiedź a.